Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na pierwszy komiksowy unboxing w nowym roku na moim kanale. Był już lekko figurkowy, który zaskoczył mnie w ogóle totalnie, a teraz przyszło na komiksy. Paczka od wydawnictwa Ongryz, która troszeczkę jest też może takim małym opóźnieniem, ale jest. Przyszła zaraz po nowym roku, w końcu mogę Wam ją zaprezentować. Oczywiście jest otwarta, tak jak prosicie, żeby Wam oszczędzić troszeczkę tych, no nazwijmy to, akcji związanych z otwieraniem. I co jeszcze? No chyba warto zajrzeć do środka, co też się tutaj znajduje. Mogę powiedzieć, że sięgnąłem po nowości od wydawnictwa Ongryz, któremu dziękuję. No i co? I będę chciał je przeczytać w miarę najszybszym możliwym terminie oraz zaprezentowaniem Wam tychże pozycji. Ale najpierw otwórzmy. Ja sobie pozwolę tutaj na bok odłożyć. I jeszcze i tak... Tutaj widzę, jest, no jakby to powiedzieć, folia. Folia, którą, wybaczcie mi, ale będę musiał zedrzeć, więc jednak nie do końca to będzie już tak, jakbyśmy chcieli, ale naprawdę, proszę Was dosłownie o tylko troszeczkę cierpliwości, bo ja bardzo szybko się z tym uporam i liczymy raz, dwa, trzy i mamy to. Mamy to i zaczniemy może od pierwszej pozycji. Takiej trochę niepozornej, ale jednak bardzo dobrej. Tyle mogę powiedzieć. I jest to komiks Wilki z serii Wydział VII, za które odpowiada duet Turek i Kątny. Świetna seria. Posiadam wszystkie dotychczasowe, że tak powiem, pozycje i myślę, że po przeczytaniu tego będę chciał Wam zaprezentować, jak cała ta seria się przedstawia. Oczywiście dodatkowo troszeczkę napomknąć coś na temat tego komiksu. Jest to naprawdę świetna pozycja. Cena okładkowa to tylko 15 zł za ten bardzo fajny zeszyt, kolejny zeszyt, który się pojawia i powiem szczerze, naprawdę to jest absolutne mistrzostwo świata, jeżeli mówimy o tej pozycji, więc naprawdę warto zainteresować się Wydziałem VII. Naprawdę lubię tę serię niesamowicie. Drugą pozycją jest absolutna klasyka, która cieszy się na pewno dużym zainteresowaniem, tak jak to było w przypadku Cortesa, tak samo jest to pewnie też w przypadku figurki Stilos, czyli duet Wróblewski i Weinfeld, czy Weinfeld powinienem powiedzieć. Klasyka komiksu. Cieszę się, że w końcu mam możliwość przeczytania. 49,90 cena z okładki i tak jak mówię, mega się jaram na tą pozycję. Fajnie, że Ongryz idzie w tą właśnie tematykę oldschoolowych komiksów i że chcę wydawać nam je na rynku, bo to jest komiks typu must have i no nie mogę się doczekać, kiedy zasiądę i zacznę go sobie po prostu czytać, więc tak na pewno zrobię to dość szybko. I na koniec mam coś, no takiego bym powiedział, trochę ekskluzyw i tylko dla dorosłych. Fajnie, że coś takiego Ongryz zrobił i cieszę się, że to wydał, bo będę mógł w końcu poznać chyba całość tej historii. Jeżeli nie, trudno, ale i tak to jest dla mnie coś, co zostało, coś świetnego. Zostało zebrane to w jedną wielkie tomiszcze i będzie cieszyło moje oko. A mówimy tutaj o pozycji Toshiro, wydanie zbiorcze. Ponad 300 stron. Bardzo fajna okładka w ogóle. I też taki trochę klimat azjatycki, trochę dla mnie steampunkowy, horrorowy. Naprawdę niesamowicie się cieszę,
że będę mógł poznać Toshiro, bo tutaj jest dość ciekawa historia z tym związana i Kultura Gniewu po części wydawała ten komiks i KKK, na KKK się pojawiał i tam chyba też inne jakieś wydawnictwa maczały przy tym palce. No generalnie tutaj chyba możemy o tym przeczytać. Toshiro, wydanie zbiorcze, zbiera wszystkie wydane dotychczas przygody Toshiro w jednym tomie. No i to już jest właśnie wspaniała informacja. Staram się jakoś złapać. O właśnie. Poczynając od pierwszego pojawienia się metalowego wojownika z Kyoto w produkcie numer 23 z roku 2004, poprzez publikację w zinach Twór i Pirat, występy w magazynie Smash, antologii KKK 25 i albumie Josephine Techniczne Tchnienie Czarnego Lądu, przepraszam, z wydawnictwa Mandragora, aż po Kieszonkową Apokalipsę, album wydany wcześniej przez Dark Horse i Kulturę Gniewu. Teraz razem z oryginalnym tekstem oraz zupełnie nowymi planszami. Więc sami widzicie, no naprawdę, jestem mega zaciekawiony tym komiksem i fajnie, że w końcu będę mógł go poznać właśnie tak, jak tutaj jest. Widać sporo tekstu, będzie dużo czytania, klimat mi odpowiada, więc na pewno będę się przy nim dobrze bawił. Więc tak to się prezentuje, moi kochani. Bardzo, bardzo dobry unboxing, bardzo fajne pozycje. I nic tylko czytać, nic tylko czytać. Nie pozostaje nam nic innego. Zastanawiam się, jak to będzie ładniej. Nie, no tak będzie to wyglądało zdecydowanie najfajniej. Ale mówię, świetna sprawa. Cieszę się niesamowicie na wieść o tym, że w końcu mi ta paczka dotarła, bo nie ukrywam, że czekałem z niecierpliwością i teraz mam okazję się zanurzyć w lekturze, jak znajdę na to czas. A pewnie niedługo znajdę. Także tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Skomentujcie, polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo miło. Nie zapomnijcie też o tym, aby oczywiście zasubskrybować kanał, zaznaczyć dzwonek, aby być na bieżąco i być informowanym, że pojawiły się nowe materiały na moim kanale. Tymczasem ja z Wami się żegnam, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.